Obrzucanie się epitetami trwa. Mamy już kolegę od odpadów i ministra od ozdoby. Dyskusja o mafii śmieciowej i podpalaniu składowisk rozpala do czerwoności polityków i samorządowców. Prezydent Sosnowca reaguje na słowa wiceministra klimatu, który podczas ostatniego posiedzenia Sejmu wymieniał osoby odpowiedzialne jego zdaniem za wydawanie decyzji w sprawie składowania odpadów. Między innymi Arkadiusza Chęcińskiego właśnie, a ten dzisiaj postanowił się zrewanżować. Paweł Jędrusik. Zaostrza się spór w sprawie nielegalnych składowisk odpadów. Oliwy do ognia dolał w piątek wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Nazwał prezydenta Sosnowca kolegą od odpadów. Szanowna pani marszałek, drodzy eksperci od śmieci Włodzimierza K i Rafała B, przyjaciele. Gdyby dzisiaj Rada Ministrów w sprawie gospodarki odpadowej odbyła się, to musiałaby być w areszcie. Prezydent Sosnowca 2017. Idźmy dalej. Łódzkie, marszałek, pan Witold Stępień. Czyje tu jest logo? Platformy Obywatelskiej. Idziemy dalej. Kolejny raz prezydent Sosnowca. Chęciński, kojarzycie swojego kolegę od odpadów? No i na koniec Polskie Stronnictwo Ludowe, pan Soboń, starosta Konecki. Oni odpowiadają za to, co się dzieje w Polsce bardzo z odpadami. Dziękuję. W poniedziałek Arkadiusz Chęciński odbił piłeczkę i przytoczył zapisy ustawy o odpadach. Pan minister mówi bardzo często o odpowiedzialności samorządów. Ta tablica za mną, która tutaj jest, pokazująca zmiany w prawie naszego państwa w ustawie z 6 września 2019 roku, pokazuje, że prawdopodobnie rząd już wtedy wiedział, że nie bardzo jest w stanie sobie poradzić z dzikimi wysypiskami śmieci. I zobaczcie państwo, co zrobił. Zrzucił odpowiedzialność. W pozostałych przypadkach wójt, burmistrz, prezydent. Chodzi o zapis, według którego w przypadku zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi odpowiedzialność za usunięcie odpadów jest zrzucona na włodarza miasta. Trwa dyskusja o nielegalnych składowiskach, ale wraca też temat spalarni odpadów w regionie. Od 3 lat wiemy, że nie możemy takiej instalacji budować. Spółkę, którą chcieliśmy powołać do tego celu, by mogła takie przedsięwzięcie rozpocząć, nie dostała zgody, żeby mogła wejść w życie. Nadzór prawny wojewody uchylił, uznając, że nie jest to nasze zadanie ustawowe. Politycy prześcigają się w pomysłach, jak rozwiązać śmieciowy problem. Kilka dni temu Polska 2050 proponowała wprowadzenie systemu kaucyjnego dla przedsiębiorstw, które chcą składować odpady.